Jest to informacja do najwyższych władz państwa niemieckiego i do służb niemieckich. Powtarzam, jest to informacja do najwyższych władz państwa niemieckiego i służb niemieckich. Powtarzam, jest to informacja do najwyższych władz państwa niemieckiego i do służb niemieckich. To są dzisiejsze zakupy. Właśnie jestem w sklepie. Kupuję zdrową żywność w sklepie niemieckim. Ok. Chciałem zapoznać się z ofertą handlową, jaka jest na nadchodzący dzień. Ok. Dobrze, informuję, że chciałem zainwestować część swoich pieniędzy na terenie państwa niemieckiego. Oczywiście w dobrej wierze. I dlatego informuję o tym wszem i wobec. Oraz także informuję, że państwo polskie w sposób zorganizowany i świadomy, cyniczny, wyrachowany zabrania i utrudnia mi, aby tego dokonać. Ok? Powtarzam, że państwo polskie zabrania mi i utrudnia, abym mógł zgodnie ze swoją wolą zainwestować na terenie państwa niemieckiego, ok? Co uważam, że jest przestępstwo, świadome, cyniczne, wyrachowane przestępstwo i musi być ukarane, ok? To przestępstwo musi być ukarane, ok? I dlatego prosiłbym coś z tym zrobić, aby nikt mi nie przeszkadzał nigdy kupować żywności w niemieckim sklepie oraz inwestować moich prywatnych pieniędzy na terenie państwa niemieckiego. Czy jasno się wyraziłem? I czy zostało to zrozumiane w sposób prosty, tak jak mówię, ok? Głównym odpowiedzialnym za tą sytuację uniemożliwiania mi i utrudniania inwestowanie moich pieniędzy na terenie państwa niemieckiego jest Zbigniew Ziobro. Dokładnie, Zbigniew Ziobro, ponieważ on poprzez swoją firmę, poprzez swoje działania, poprzez swoje kompetencje i władzę, jaką ma, to on jest za to wszystko odpowiedzialny. Zbigniew Ziobro, którego szefami są Mateusz Morawiecki i Andrzej Duda, tak potocznie mówiąc, oraz cała wierchuszka władz polskich. Dlatego gdyby władze niemieckie mogły coś uczynić w tej sprawie, to byłoby bardzo fajnie. Bardzo dziękuję za zrozumienie, za wysłuchanie i za przyjęcie tego do wiadomości. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Do następnej wiadomości. Dziękuję.